Ostatnim komiksem w audycji Prosto z kadru będzie tytuł Portal Macieja Andrysiaka i Kajetana Wykurza z wydawnictwa Jindy. Mam przed sobą właśnie tom pierwszy i to, co bym na wstępie bym chciał zaznaczyć, to jest komiks, który jest webkomiksem. On pierwotnie jest publikowany w sieci. Z tego, co kojarzę, ma teraz taki mały zastój, choć widziałem, że chyba zdaje się w grudniu dwie nowe strony tutaj doszły na stronie internetowej. Natomiast tom pierwszy no, zbiera jakby pierwszy rozdział tej całej historii autorów. To jest komiks takiego połączenia, no tak, bo akcja zaczyna się w naszym jakby współczesnym świecie, no i nagle znikąd pojawia się postać kota i pająka, którzy ze sobą rozmawiają o bardzo enigmatycznych kwestiach i już w tym momencie wiemy, że mamy takie do czynienia z takim mieszaniem świata naszego rzeczywistego z takim światem magii, światem fantasy. I o co chodzi? No tutaj ten tytułowy portal, otwiera się tytułowy portal, jakby tutaj czytelnik jest wrzucony od razu na głęboką wodę, ponieważ właściwie nic za bardzo nie wiemy o świecie przedstawionym i wszystko poznajemy wraz z biegiem kolejnych informacji. Wiemy tylko, że przez portal przeszły pewne istoty, pewne postaci i dowiadujemy się, że jest to, nie jest to sytuacja pożądana i dowiadujemy się również, że te portale mają swoich strażników. No i właśnie jeden z tych strażników, tytułowy bohater pierwszego tomu, pierwszy tom nazywa się Krew i Mgła. No i tym strażnikiem jest osobnik, który się nazywa Krew. Bardzo ciekawy dobór imion. Kojarzy mi się właśnie z tym, jak postaci w komiksach amerykańskich są nazywane od jakichś słów i tak dalej. I wiecie, i polscy czytelnicy mówią, ale te fajne ksywki brzmią po angielsku, ale nie tłumaczcie ich na polski, nie? No bo wiecie, no to jest taka, to już tak odchodząc trochę jakby na bok. No i tu mamy właśnie tego strażnika o imieniu Krew, który wraz ze swoją taką towarzyszką, taką jakby trochę, no nie wiem, taką, kojarzy mi się z taką właśnie małą wróżką, która towarzyszy Piotrzowi Panowi, czy też, nie wiem, Linkowi w grach z Zeldą. No i Krew musi tutaj doprowadzić całą sytuację do porządku, musi wszystkich tych osobników, którzy przeszli przez portal, sprowadzić z powrotem jakby na drugą stronę. No i na początku część z nich tutaj no nie ma jakby z tym problemu, wraca na spokojnie, bez walki, no ale inne z tych stworzeń no niekoniecznie będą chciały tak spokojnie po prostu wrócić do miejsca, z którego wyszły. Wszystko tak naprawdę okazuje się coś, co wydaje się być bardzo taką skomplikowaną intrygą, ponieważ mamy tutaj od razu mamy wprowadzenie do bardzo wielu postaci i widzimy, że coś się dzieje, coś się złego dzieje w tym świecie, z którego one przyszły i też w tym naszym rzeczywistym mieszkają też ukryte te pewne stworzenia, które pochodzą właśnie z tej drugiej strony. Tutaj gdzieś była chyba nawet Ultar, który jest centrum wszystkiego, jak jest w dodatku wspomniane. I właśnie tutaj jakby widać, że jest bardzo fajny pomysł na wszystko, na bardzo rozbudowany świat, na całkiem fajną intrygę, która jest jak najbardziej tutaj wciągająca i intrygująca, ale na tych pierwszych stronach i w ogóle w całym tym pierwszym tomie jest tak naprawdę dużo informacji przedstawianych czytelnikowi, tak bardzo dużo imion postaci, tak wielu bohaterów naraz, że bardzo łatwo się w tym pogubić i jakby o ile rzeczywiście komiks jest interesujący, tak no wydaje mi się, że go trzeba będzie przeczytać tak co najmniej 2-3 razy, żeby móc w pełni zrozumieć, co tak naprawdę się dzieje, do czego się odnoszą pewne kwestie, dialogi. Gdyby komiks mógł być ten pierwszy tom troszeczkę dłuższy, albo w planach autorów, gdyby troszeczkę to szerzej rozpisać pod kątem wprowadzania dalszych postaci, byłoby to prawdopodobnie bardziej przystępne, bo podejrzewam, że to jest troszeczkę właśnie ciężko też czasem przelać na papier, kiedy się ma naprawdę duży pomysł na duży świat, na wiele bohaterów, i jak teraz to rozpisać tak, żeby
czytelnik wszystkiego się dowiadywał w odpowiedni, przystępny sposób, no bo ja już, ten przysłowiowy autor, ja już wszystko wiem i tak dalej, no i teraz ciężko ocenić, jak to dobrze przedstawić czytelnikowi, żeby się w tym nie pogubił. Ja się troszeczkę w tym gubiłem, trochę ciężko mi tutaj przychodziło przyswajanie tych wszystkich informacji. Pewnie druga lektura na spokojnie już wszelkie jakby wątpliwości by rozwiała. Więc no tutaj tylko jakby ta moja uwaga odnośnie narracji, że no troszeczkę tutaj nagromadzenie z wielu rzeczy naraz. No bo tutaj, tak jak mówiłem, jest tutaj intryga, której nie chcę wam za bardzo zdradzać, bo coś tutaj się rzeczywiście dzieje i dużo w postaci jest z nią wplątanych. No i mamy rysunki od Kajetana Wykurza, którego ja osobiście na przykład jego twórczość śledzę na Facebooku, na jego fanpage'u. Serdecznie zapraszam w ogóle do odnalezienia jego fanpage'a, który ma fenomenalne rysunki i tutaj pod względem artystycznym Portal też jest bardzo zachęcający, jeśli chodzi o wizualia. Muszę przyznać, tu mamy trzy osoby nakładały kolory w tym komiksie, w zależności od stron. Jest to Marcin Surma, Unka Odyja i Kajetan Wykusz. No i czyli rysownik rysownik samego komiksu. I kurczę, no rzeczywiście w zależności od, widać tą zmianę osób, które to kolorowały, i muszę chyba przyznać, że najbardziej od Unki mi się najbardziej podobają kolory nałożone, chyba najbardziej pasują tutaj do kreski zarówno Kajetana i tego, w jaki klimat tworzy ogólnie cała historia. Portal jest webkomiksem, tak jak wspomniałem, i jest do przeczytania za darmo na oficjalnej stronie, gdzie znajdziecie też więcej stron, więc mam nadzieję, że nadejdzie ten moment, kiedy tego materiału będzie na tyle dużo, że wydawnictwo Jindy będzie mogło wydać na papierze już drugi tom tej historii. Ja jestem ciekaw, co wydarzy się dalej. Część postaci wydaje się całkiem ciekawa, które zostały tutaj przedstawione. No i naprawdę bardzo wyróżnia się to właśnie, jak dane postaci się nazywają, bo tak jak mówiłem, tom pierwszy nazywa się Krew i Mgła. Ta mgła to również jest imię postaci, więc jeśli was to też w jakiś sposób tutaj zaintrygowało, to tym bardziej zapraszam do przeczytania właśnie tego komiksu.